Jest. Cześć wszystkim. Jesteśmy pod grzybkiem. Właściwie ja jestem pod grzybkiem, a kamerzysta jest przed grzybkiem. W bardzo ciekawym miejscu, dość niedaleko miejsca, gdzie powstaje nasze centrum uprawy grzybów. No i stoimy pod, jak od razu to widać, kamieniem grzybem, który znajduje się w Pogórzu Wiśnickim. Na górze Bukowiec, właściwie pod górą Bukowiec, niedaleko Nowego Wiśnicza. No jest to bardzo ciekawe miejsce pod względem geologicznym na pewno, ponieważ takich skałek w okolicy jest niewiele. No, w jakiejś niedalekiej odległości takie skałki znajdziemy, no ale mając na uwadze, że ta skałka przypomina grzyba, jak dobrze widzicie, no to no, jest, myślę, że czymś bardzo ciekawym. No, jakbyśmy się cofnęli, nie wiem, 30 tysięcy, 40 tysięcy lat temu, ciężko powiedzieć ile, no to kiedyś pewnie jakiś pierwotny człowiek, który był pierwszą osobą przechodzącą przez niekończące się tutaj puszcze, no musiał to miejsce znaleźć. Ciężko powiedzieć, co pomyślał wtedy. No, na pewno zrobiło to na niego wrażenie. No, dzisiaj jak patrzę na drzewa, które są w okolicy, to są jednak w większości młode drzewa. No, 30 tysięcy lat temu była to puszcza pierwotna, gdzie 500-letnie drzewa nie były niczym szczególnym. A tutaj jeszcze taki niesamowity kamień, właściwie dwa kamienie. No i na pewno pierwsza osoba, która się tu zjawiła, no może coś pomyślała, że to jakieś miejsce magiczne, być może jakoś złożyła pokłon temu miejscu. No nie dowiemy się niestety tego, no chyba że uda nam się opanować jakieś skoki w przeszłość i zobaczyć, co tu się działo te 30 tysięcy lat temu. Natomiast no pewne jest to, że miejsce no jest bardzo po prostu ciekawe i jego historia w pewnym sensie jest dość mocno zapomniana. No, same miejsce, gdzie powstaje nasze Centrum Uprawy Grzybów, to same Pogórze Wiśnickie, no, Małopolska, to tereny, które no, od dawien dawna były zamieszkiwane, a historię tych terenów to tak naprawdę znamy niespełna 1000 lat, a właściwie jeszcze mniej, a działo się tu naprawdę, przypuszczam, bardzo dużo. Są w okolicach bardzo żyzne gleby, klimat jest sprzyjający uprawom. Miałem okazję ostatnio poczytać w ogóle książkę o okolicach, właśnie o Wiśnicko-Lipnickim Parku Krajobrazowym. No i dowody archeologiczne mówią, że ludzie tutaj zamieszkiwali nawet 5000 lat temu albo i dłużej. No, w Wiśniczu, gdzie mieszkamy, no to największe wrażenie oczywiście robi zamek w Nowym Wiśniczu. Jest to budowla, która też powstała chyba z 700 lat temu, czy może troszkę mniej. No tak czy siak zamek jest imponujący, no ale warto wiedzieć, że zamek w Nowym Wiśniczu jest zamkiem drugim, bo prawdziwe grodzisko, o którym bardzo niewiele wiadomo, znajduje się w Kopalinach niedaleko Bochni. Znowu no, były one archeologicznie badane, ale niewiele tak naprawdę wiemy o budowniczach tego miejsca. Natomiast no, pewne jest to, że różnorakie odkrycia archeologiczne mówią, że w tych okolicach ludzie po prostu żyli. No, żyli na pewno też Słowianie. No, Słowianie, nasi przodkowie, którzy tutaj po prostu na pewno bytowali, być może nawet był to dla nich swego rodzaju święty Gaj. No, z historii raczej wiemy, że Słowianie nie byli specjalnie agresywnym ludem i religia słowiańska raczej była pacyfistyczna. No, z drugiej strony, jak popatrzymy na to miejsce, no to przypomina trochę jakiś ołtarz, jakieś miejsce, gdzie mogły się dziać jakieś złe rzeczy, ale moje przeczucie mówi, że raczej tu żadnych złych rzeczy nie było, żadnych ofiar, mam nadzieję, nigdy tutaj nie było składanych, no, chyba że przyjedzie tu jakaś ekipa archeologów i coś tu odkopie, ale wydaje mi się, że to miejsce zawsze było po prostu no, wielbione jako coś, miejsce, w którym no, kontakt z przyrodą, no, sam fakt, lasy tu zawsze były, tutaj mamy kamień grzyb i być może sami Słowianie, którzy wtedy przechadzali, zbierali grzyby, no to w jakiś sposób otaczali te miejsce kultem. No, jest to prawie, że na 100% pewne, że tak specyficzne miejsce, w takim specyficznym miejscu i kształcie, no to musiało być jakimś kultem objęte. Natomiast no, historia jest tych ziem jest taka, że właściwie to pojawiło się oczywiście chrześcijaństwo, które no, niestety wymazało naszą historię. Jest zamek w Nowym Wiśniczu, kiedyś był tam klasztor, tutaj właśnie
historycznych rzeczy, które znalazłem, no to legenda głosi, że diabeł zrzucił ten kamień, żeby zniszczyć klasztor, no ale mnisi modląc się po prostu spowodowali, że ten kamień został ukryty, zamknięty w lesie. Taka mniej więcej jest legenda o tym miejscu. No, ogólnie rzecz ujmując, z bardzo dużo różnych napisów znajdziemy. To było badane, że te napisy właśnie no, przez może mają 500 i więcej lat. Można też tu znaleźć różne słowiańskie symbole. Nie wiem, czy są one, że tak powiem, wyryte niedawno, czy też bardzo dawno. No, miejsce to na pewno mogłoby być dużo bardziej zbadane. Natomiast no, jest trochę miejscem zapomnianym, niestety troszkę też zbezczeszczonym, bo widzimy, że wiele ludzi tutaj przychodzi, bazgra po tej skale, niszczy to, no i trochę psuje klimat. Choć tak naprawdę, jakbym miał trochę czasu, przyjechałbym z kerszerem i wszystko to wymył. Może kiedyś tak zrobię, ale na razie powiedzmy trzeba te jednak grzyby uprawiać. No i jak sobie pomyślimy, no różne tutaj właśnie imiona też prawdopodobnie pierwszych zakonników nawet klasztoru są wyryte, takie też informacje znalazłem o tym miejscu. No, historia tego klasztoru, no, chcieli się pozbyć kamienia grzyba, a skończyło się tak, że klasztor, który był kiedyś niesamowicie piękny, został zamieniony na więzienie, które niestety do dzisiejszych czasów jest po prostu działające. Mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni, to więzienie no, zostanie przemienione na coś fajniejszego. Moim marzeniem jest, żeby był tam jakiś super instytut badawczy. Może się kiedyś uda. Na razie niestety jest więzienie. No ale jest nasz kamień grzyb. Nawet jak popatrzymy na strukturę tego kamienia grzyba, no to widać ewidentny kapelusz. Nawet w pewnym sensie hymenofor. Widzimy, że hymenofor rurkowy. Ewidentne rurki. Więc no, przyroda tutaj niezłego psikusa zrobiła, tworząc właśnie ten kamień. No, z takich, nie jestem geologiem, ale z takich podstaw geologicznych, no to wiadomo, że to była jakaś twardsza skała, erozja wodno-powietrzna powoli tą skałę rozwalała, no i w końcu taki kamień grzybek powstał. Takich kamieni grzybów ogólnie na Pogórzu, w Małopolsce różne te pogórza wielickie, wiśnickie i tak dalej, no ciężkowickie, gdy jeszcze dalej pójdziemy na wschód, no to takich ostańców jest dość sporo i niektóre też są nazwane kamieniami grzybami, ale ten chyba ewidentnie najbardziej tego kamienia grzyba przypomina. Jeśli jesteśmy jeszcze może przy legendach, no to też ciekawe znalazłem informacje. Nawet tej strony nie mogę już znaleźć, może poszukam i uda mi się to w domu znaleźć i załączyć do opisu do tego filmiku. Okazuje się, że legenda głosi, że kiedyś gdzieś w tych okolicach mieszkał potężny czarownik, władca much. Stąd nawet niedaleko tutaj znajduje się Muchówka. No i ten władca much, jak sama nazwa wskazuje, był jakimś potężnym czarownikiem, który w tych okolicach był niezwykle poważaną osobą. No, nie wiadomo, na ile to jest legenda, na ile prawda, natomiast no, pewne jest, że no, tutejsze ziemie były na pewno zamieszkiwane, miejsca takie jak te były czczone. Myślę, że nic złego się tutaj po prostu nie działo. Jak już wspominałem, Słowianie z naszych historycznych niewielkich tak naprawdę informacji o nich. Wiemy, że nasi przodkowie raczej byli pacyfistami, żyli w zgodzie z naturą, żyli po prostu sobie spokojnie w tych terenach. No i wiemy, że niezbyt to się spokojnie dla nich skończyło, bo sama nazwa Słowianie pochodzi od slaves, czyli niewolników. No i z historycznych właśnie różnych informacji wiemy, że cała ta nasza kultura niestety została zniszczona. Tutaj Chazarowie, Żydzi zniewalali Słowian, sprzedawali ich Arabom. Różne potem były napady Mongołów w tych okolicach, którzy no, niestety niszczyli całą naszą kulturę. No, potem pojawiło się chrześcijaństwo, które oczywiście wprowadziło to jakąś hierarchię, organizację, powstały już grody, które się broniły. Natomiast no, jak ktoś wejdzie sobie więcej w tą historię tego miejsca, no, właściwie to historię całego naszego kraju, no to no, jest trochę smutna w gruncie rzeczy, ale też może nie ma co też tak narzekać, że historia jest smutna, może bardziej jest po prostu ciekawa. Natomiast no, co jest tutaj ciekawego w tym kamieniu grzybie? No, oczywiście ta struktura, analogia przyrody, która potrafi no,
jesienią, jak się tu zjawimy, to pewnie znajdziemy pod tymi bukami mnóstwo różnych podgrzybków, może i borowików, i innych grzybów. Natomiast ten kamień grzyb od setek tysięcy lat albo i więcej, no tak naprawdę nie mamy pojęcia, jak to się wszystko zmieniało. Czy na przykład kamień, który jest tam, odpadł, czy co tu w ogóle się działo, czy może nawet człowiek to wyrzeźbił. Właściwie no, nie ma przeciwwskazań, że ktoś tutaj przyszedł z dłutem i takiego kamienia grzyba wyrzeźbił. Niektórym ludziom się nudzi i robią różne ciekawe rzeczy, które jak widzimy zostają na lata. Ale no, raczej nie ma żadnych dowodów archeologicznych, że ktoś tutaj rzeźbił, tylko raczej stworzyła to natura. Ale no, jest to miejsce naprawdę ładne. Myślę, że ogólnie często ludzie jeżdżą gdzieś w jakieś dalekie, zagraniczne wycieczki, oglądają ten świat, a no, bardzo niedaleko nas są piękne lasy z pięknymi drzewami, z różnymi ciekawostkami. Ja osobiście nigdzie latać nie muszę. Spacer z domu, który nam zajął może 2 godziny, żeby tutaj dojść, był na tyle ciekawy i na tyle różnorodną trasę robiliśmy, że tak naprawdę za każdym razem moglibyśmy tutaj przyjść inną drogą i wrócić inną drogą. Więc po prostu zachęcam Was, żebyście chodzili po tych lasach, żebyście no, uspokajali się nawet tutaj, bo szaleństwo życia w miastach, w tym ciągłym pędzie powoduje, że czasem no, gubimy to, co jest najważniejsze, taki właśnie kontakt z naturą, coś, co nas po prostu uspokaja i daje nam energię, by działać dalej. Więc mógłbym w sumie opowiadać dalej o tym kamieniu grzybie. Może jeszcze zobaczycie różne przebitki z tego, co tutaj można znaleźć. Ale najbardziej Was po prostu zachęcam, no idźcie na spacer do lasu, znajdźcie swój stary, święty, słowiański gaj albo to, co z niego zostało. No i szukajcie tej historii, może ktoś odkryje coś ciekawego, może ta historia Słowian wcale nie jest taka zaginiona i różne rzeczy będą odkrywane, bo niektórzy archeologowie wręcz uważają, że Słowianie żyli na przykład w okolicach Ślęży i było to bardzo sprawne państwo, które mogło istnieć nawet w czasach, gdy istniał starożytny Egipt. Oczywiście są to dość już mocne teorie, które ciężko udowodnić, no ale w pewnym sensie o to chodzi w teoriach, w hipotezach. Trzeba szukać sposobów, by je potwierdzić, by no, udowodnić coś lub coś też zaprzeczyć. Więc tyle dzisiaj o kamieniu grzybie. Może w końcu zaczniemy nagrywać więcej filmików o tych żywych grzybkach, o ich uprawie. Musimy się w końcu za to zabrać, ale się zabieramy z każdym dniem, więc trzymajcie kciuki, wybierzcie się do lasu, a już wkrótce będzie się tu pojawiało coraz więcej różnorakich ciekawostek. Więc trzymajcie się, cześć!